Muzyka, którą dzisiaj wam pokażę, niesie ze sobą takie gatunki jak stoner, grunge, alternative, metal. To, gdyby trzeba było to wpasować w jakiekolwiek szufladki. Ale wychodząc poza nie i nie skupiając się na tym, czy lubisz, nie lubisz dany gatunek, to słuchać tu po prostu dobrą muzykę. I to taką, którą właściwie można polubić od pierwszego odsłuchu. A tak przynajmniej u mnie było. Dzisiaj Death the Night, True Waters, True Flames. Każdy kolejny odsłuch tej płyty zaczął mnie uzależniać. Myślę, że tak to będzie dobrze nazwać. Po ponad miesiącu słuchania, mimo kolejki płyt różnych do odsłuchu, i tak wracałem z powrotem do True Waters, True Flames. Pewnie duża w tym zasługa utworów, w których no nie brakuje melodii i takiej, no, nazwałbym pewnej przebojowości. Zresztą sami posłuchajcie sobie na przykład takiego fragmentu z High Priest. Ta muzyka od razu ma taki i fajny rytm, i takie bujanko, że od razu albo przy tym podskakujesz, albo machasz przynajmniej sobie główką i to po prostu tak dobrze wchodzi. Inny kawałek, na przykład Lesser Demons, też niesie ze sobą taką podobną dawkę. Riffy gitarowe są tutaj bardzo przystępne i one właśnie nakręcają te utwory. Bębny, bas fajnie bujają, a wokal, no właśnie. Wokal to bardzo ważny element spinający całość. Nie mogę tutaj uciec się od porównań na przykład do Layna Staleya z Alice in Chains, szczególnie w utworze Behind the Surreal. Nie mogę się opędzić, że na początku szczególnie, że słucham Alice in Chains. I no nie jest to zarzut, to po prostu świetny wzór do nas śladowania i taka nostalgiczna chwila zatrzymania, na pewno warta uwagi. Niektórzy wytrawni gracze mówią, że ej, tutaj to bardziej Godsmack słychać wokalistę tego zespołu. Być może, nie znam tego zespołu na tyle, żeby umieć to jakoś ocenić, więc to tylko tutaj przepuszczę dalej tą informację. W innych utworach gdzieś pobrzmiewa mi czasami wokal Lipy z Illusion. W sensie nie, że on tam występuje, ale że taki gdzieś podobny wokalista ma pomysł czasami na śpiew, czasami trochę barwą głosu. Tak czy owak nadaje to pewnemu stylowi całego zespołu, bo to nie jest jakieś takie skopiowanie, to po prostu gdzieś no, ciężko uciec czasami od jakichś tam porównań. Ogromną zaletą tej płyty jest też zróżnicowanie muzyczne. Mamy tu na przykład taki bardzo sympatyczny rock and roll. My voice upon the wind, it's a beautiful loser, and I'm very angry. I've been turning around the addiction boulevard, and I always end up by the old churchyard.
To był utwór Concrete Cathedrals, zakończony takimi naprawdę oldschoolowymi klawiszami. No właśnie. A jeszcze co my tu mamy? Czasami ta muzyka, te gitary gdzieś wchodzą delikatnie w taki new metal, takie melorecytacje trochę. To jest, tego może jest niewiele, ale dodaje takiego fajnego uroku. Na przykład w tym utworze. People say the devil's got a silver tongue. You don't want to sing and dance to his music and I tell you. Time is a price to pay. It's money for the angel. Czy mamy tutaj absolutnie poza ocenami świetny, długi, progresywny nocturnal, w którym w pewnym momencie, ku zaskoczeniu wszystkich, odzywa się saksofon. Wow, aż powiem wam, jak usłyszałem, to aż mi się oczy zaświeciły, przypomniał mi się Doggy Dog. A to zacna inspiracja. Jedziemy. I to by było na tyle. Jeśli was zaciekawiło, polecam gdzieś na jakieś social media, na YouTube, Bandcamp zespołu Death the Night. Ja wziąłem się za nadrabianie zaległości, przesłuchuję sobie ich poprzednie płyty. Polecam, polecam. Bardzo ciekawa muzyka. Wszystkich innych was zapraszam na Spotify lub na YouTube, w zależności gdzie tego słuchacie, oraz na facebookowego Metal Boomera, tam gdzie czasami pojawiają się też różne płyty, których nie omawiam tutaj na YouTubie, ale tam o nich więcej mówię. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.